Spotykamy tu się znowu po roku, a co pierwszy raz spotykamy się w takim szerszym gronie. Chcę powiedzieć, że naprawdę byłam wczoraj wzruszona, jak się dowiedziałam, że przyjechali powstańcy nie tylko ci, którzy mieszkają na co dzień w Łodzi, w Szczecinie czy w Londynie, ale również ci, którzy mieszkają w Australii, ci, którzy mieszkają w Gwatemali, w Rio de Janeiro i w innych wszystkich zakątkach tego świata. Rok 2014 jest szczególny. Zbiegają się w nim daty znaczących rocznic dla naszego kraju, bo niedawno, jeszcze 4 czerwca, radośnie świętowaliśmy 25. rocznicę pierwszych po II wojnie światowej prawie demokratycznych wyborów, które jednak stały się symbolem odzyskania przez Polaków wolności. Wspominam o tym z tego względu, że pokoleniu Solidarności, mojemu pokoleniu, towarzyszył etos waszej walki w Powstaniu Warszawskim. Mówił już o tym pan prezydent, ale to jest właśnie nasze pokolenie Solidarności, które pamięta o tym, bo o powstaniu przez 45 lat nie pisano w podręcznikach, nie mówiono w szkole, nie debatowano publicznie nawet na ten temat, czy było warto, czy nie warto. Po prostu było to okryte milczeniem. W większości przypadków wszystko nagraliśmy się tak naprawdę z domu, jeszcze z wolnej Europy, z różnych takich, można powiedzieć, przekazów. I też powstanie nadano taką, było włożone pewną anatemą w czasach PRL-u. A dzisiaj te dwie rocznice, 70. rocznica wybuchu powstania i 25. rocznica odzyskania wolności, w jakimś sensie spinają klamrą o nasze dzieje i możemy, nie zapominając o przeszłej tragedii, ten film, o którym mówił pan prezydent, kończył się Nową Warszawą, ale takim napisem pamiętamy. Więc nie zapominając o przeszłej tragedii, cieszyć się z tego, co się udało, z naszej pięknej, dynamicznie rozwijającej się stolicy, wspaniałego pokolenia uzdolnionej młodzieży, której wspólnie stworzyliśmy warunki do wszechstronnego rozwoju, a przede wszystkim z tego, że od 69 lat możemy żyć w naszym kraju bez wojny. Radość ta jednak świętowana jest w cieniu wydarzeń za naszą wschodnią granicą, które nam wyraźnie uzmysławiają dobitnie, że wywalczona przez nas wolność nie jest jednak dobrem danym raz na zawsze, że trzeba nam dbać, pielęgnować, nie zaniedbywać okazji i przekazywać tę prawdę kolejnym pokoleniom. Nic niestety w życiu i również wolność nie jest gwarantowana. Bohaterscy powstańcy Warszawy, 70. rocznicy naszego wielkiego zrywu, dziękuję wam nie tylko za wasze męstwo i poświęcenie powstaniu, ale również za was trud i wysiłek włożony w odbudowę Warszawy. Ja wiem, że jest wiele osób wśród powstańców, którzy byli czynnie zaangażowani w odbudowę Warszawy. Gdyby nie upór i wytrwałość w dźwiganiu miasta z gruzów, nasza stolica prawdopodobnie przestała by istnieć. Wszak Hitler zamierzał wymazać ją z mapy Polski. Wracając z wygnania do całkowicie zrujnowanego miasta i rozpoczynając od razu jego odbudowę, daliście wyraz wielkiej determinacji i wielkiej konsekwencji i miłości do Warszawy. I to dzięki wam dzisiaj nasza stolica jest i wielka, i piękna. W swoim ostatnim radiowym przemówieniu z 23 września 1939 roku prezydent Warszawy Stefan Starzyński, patrząc na bombardowane miasto, powiedział: chciałem, by Warszawa była